Panie generale, rozmawiamy o książce Kody wojny, tak? Ta książka by nigdy nie powstała, gdyby pan nie uzyskał dostępu do akt niemieckiego wywiadu. Do tej pory, i to myślę, że jest największa sensacja i największa wartość, oczywiście oprócz zawartości merytorycznej, nie udało się to żadnemu polskiemu historykowi. Proszę zdradzić, co tu zadziałało? Czy wdzięk szpiega, czy nazwisko, czy jakieś specjalne kontakty w Berlinie? Jak się panu udało dotrzeć do tych dokumentów? Dzień dobry państwu. To znaczy, po pierwsze, to musiał nastąpić jeden fakt, to znaczy alianci musieli zwrócić te dokumenty do Niemiec, dlatego że to stało się ledwie 3 lata temu. W 1945 roku całość dokumentacji, tą, którą zdobyli, wywieźli po prostu poza terytorium Niemiec. One się znajdowały i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych. Czy jest pan tego pewien? Ja przepraszam, że będę tak wchodził w słowo, ale słyszałem o ludziach, bardzo znanych postaciach polskich mediów, którzy twierdzą, że te dokumenty to do dzisiaj spoczywają na dnie jeziora. No tak, no to jest tak jak z historykami. Często publikowali masę legend, które absolutnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W tej chwili następuje, to jest taki pierwszy etap zderzenia. Przyznam się, że kiedy kilka miesięcy temu robiłem prezentację w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie założeń mojej książki i stanu zbiorów, które są w moim ręku. No oczywiście jeden z profesorów stał, mówi, wie pan, panie generale, nie będzie innego wyjścia, trzeba będzie tą polską historię raz jeszcze przepisać.